Szanowny Panie Prezydencie, protestujemy przeciwko znieważaniu symboli państwowych i religijnych na wystawie pod nazwą Polacy Europy, zbiorowy w galerii. Na wystawie w Galerii Dobro zostały znieważone godło Polski oraz ukrzyżowany Jezus Chrystus. Jest to przestępstwo ścigane prawem, kodeks karny artykuł 137 i artykuł 196. Ale nie tylko o literę prawa tutaj chodzi. Wystawa została zorganizowana jako element obchodów stulecia niepodległości Polski. W tej sytuacji ochrona symboli państwowych i religijnych przed profanacją to nie tylko obowiązek wobec żyjących, ale i całej sztafety pokoleń, którym zawdzięczamy niepodległą ojczyznę. Czy owocem ich ofiary i poświęcenia mają być penisy na godle państwowym i krzyżu, rysowane w Miejskim Ośrodku Kultury? Reakcją dyrektora MOK-u na społeczne protesty było zorganizowanie konferencji prasowej, na której ogłosił, że wystawa będzie trwała do 29 listopada jako element obchodów stulecia niepodległości Polski. Drwił przy tym i obrażał osoby, które zaprotestowały przeciwko plugawieniu świętych dla nich symboli i wartości. Panie Prezydencie, Pana milczenie w tej sprawie jest dla nas niezrozumiałe. Dlatego zwracamy się do Pana z apelem o natychmiastowe zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Domagamy się wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec Pana podwładnego, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, który w naszej ocenie utracił zdolność dalszego kierowania tą instytucją. Podpisani Stowarzyszenie Święta Warmia i środowisko Pisma Debata, Bogdan Bachmura prezes, Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Propatria, Władysław Kałudziński prezes. Do protestu dołączamy podpisy ponad 100 mieszkańców Olsztyna. Podpisy będziemy zbierać aż do zamknięcia wystawy. Tak silna prowokacja poczyniona na godle państwowym i na krzyżu wymaga reakcji natychmiastowej i koniecznej pana prezydenta. A co więcej, reakcja samego dyrektora Sieniewicza, który uczynił z tego, co się stało, ciąg dalszy tak naprawdę. Zrobił swoisty performance, przedstawienie, prowokując jakby mieszkańców, osoby protestujące do dalszego działania w tej sprawie, do współdziałania tak naprawdę w tym całym przedstawieniu. To tym bardziej to wymaga reakcji prezydenta, bo jak powiadam, pan Sieniewicz nie zamierzał na siebie brać odpowiedzialności, tylko zrobił z tego ciąg dalszy. Przy każdej tego typu inicjatywie, takiej prowokacji, gdziekolwiek ona następuje, zawsze mamy ten sam problem. Czy ktoś, kto się da to wciągać, to nie nadaje temu ciągu dalszego. My uważamy, że na zło trzeba w każdej sytuacji reagować, bo ono się rozprzestrzenia, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z tą lokalną inicjatywą, znaczy nie tyle lokalną, bo to przyjechali ludzie z zewnątrz, to wiem, z Warszawy i to zrobili. Natomiast jeżeli to się dzieje tu, na Świętej Warmii, to my mamy prawo zawsze na zło reagować, chociażby dlatego, że w Galerii Dobro, a tak ją nazwał pan Sieniewicz, uważamy, że dobro się nie dzieje, że w Miejskim Ośrodku Kultury, podkreślam kultury, żadna kultura w tym momencie się nie dzieje. To musimy protestować.